Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zacznijmy od tekstu, który na początku już był czytany. Mateusza, 24 rozdział, 3 werset. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Pytanie, które mieli uczniowie, które gdzieś tam rozbrzmiewa czas od czasu, a szczególnie jak coś się wydarzy. Właśnie coś się wydarzyło ostatnio w kraju. Obudziliśmy się w niedzielę z rana, niecały tydzień temu, a ktoś już nie spał wcześniej, bo osobiście jeszcze o pierwszej w nocy też wychodziłem na zewnątrz, spotkałem sąsiada, sprawdzaliśmy, czy w dobrym miejscu nasze domy stoją. Wiecie, o czym mówię. Przyszła potężna ulewa i jakaś część kraju została zalana. I skutki tego na pewno oglądaliście w wiadomościach. Wiecie, że sytuacja jest naprawdę niefajna. Ktoś mówi, no słuchajcie, to już... Już tak. No owszem, była ta ulewa w 1997 roku, ale no to jest co innego. To już to inna ulewa. Ktoś mówi, nie, 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 ta ulewa była większa. A ktoś powiedział, że no, słuchajcie, no wyschnie i zaś wróci wszystko do normy. Co wy tam mówicie o tam jakichś kataklizmach, o przyjściu tym bardziej Jezusa Chrystusa? No dobra, no słuchajcie, to mówię o tym, co osobiście słyszałem gdzieś w ciągu ostatniego tygodnia. Ktoś powiedział nawet takie coś, że no nie tylko w Polsce się dzieje. No owszem, szkoda, że takie coś miało miejsce u nas, ale tam i Czesi ucierpieli i gdzieś to tam dalej poszło i w innych krajach coś się wydarza. Ktoś nawet powiedział, że no słuchajcie, no ma się wydarzyć te 6000 lat, ma się skończyć, dopiero będzie koniec tej ziemi, więc nie wiadomo, bo między innymi kalendarz żydowski to on liczy dopiero 5785 rok, który nastąpi za chwilę, bo teraz jest 84 rok, tak? Czyli no brakuje w prawie no 200 parę lat, jeszcze to wszystko ma trwać, ktoś takie obliczenia robi. I ludzie rozważają. I myślą. Szczególnie ja mówię teraz o chrześcijanach, kto wierzy w Pana Boga. Więc jak to ma być? Jak to ma być? Oczywiście my wiemy o tym, bo gdy otworzymy Ewangelię Mateusza 24-25 rozdziały, to już widzimy, jak Jezus powiedział, co ma się wydarzyć w najbliższym czasie od tej rozmowy Jego z uczniami i aż po czasy końca, gdy historia tej ziemi będzie po trochu zmierzała do swojego końca, to znaczy mam na myśli historia ziemi, która jest pod panowaniem zła i grzechu. Dzisiaj porozmawiamy nieco o wydarzeniach czasu ostatniego i to będą jakieś może fragmenty, ponieważ to jest bardzo szeroki temat. Spróbujemy oprzeć się na księgach apokaliptycznych, czyli na księdze Objawienia i Daniela i również z Ewangelii Mateusza. W Biblii jest wiele tekstów, które mówią, że Bóg objawia... Biblia zawiera wiele tekstów, które mówią, że Bóg objawia przyszłość tym, którzy wierzą w Boga i szukają prawdy. Na przykład, gdy otworzymy Księgę Apokalipsa, to pierwszy werset brzmi następująco. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi. To zostaje objawione Janowi, on to spisuje i mówi o tym.
Nie tylko Księga Apokalipsy, ale także Księga Daniela jako księga prorocza opisuje cały bieg historii ludzkości. Księga Daniela między innymi od czasu Królestwa Neobabilońskiego aż po powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Skoro Bóg nam objawił, co się wydarzy się na końcu historii Ziemi, to teoretycznie przyszłość nie powinna być tajemnicza i niewiadoma dla tych, którzy wierzą w Boga, którzy czytają Jego Słowo. Jednak czasami to może wydawać się nie takie proste. Po pierwsze, prawie wszystkie proroctwa apokaliptyczne opisane językiem symbolów, które może mieć różne interpretacje. Trochę później zobaczymy to, podam kilka przykładów. Po drugie, w Biblii jest jedna ważna zasada. Bardzo często jest tak, że człowiek rozumie proroctwo dopiero wtedy, jak już się spełniło. Czasami jest tak. Bardzo często jest. Chociaż Biblia wiele opowiada na temat przyjścia Jezusa Chrystusa, na temat przyjścia Mesjasza. Bardzo niewiele osób zobaczyło Mesjasza w małym Jezusie. Wiele razy Jezus wyjaśniał swoim uczniom, apostołom, że będzie musiał cierpieć i umrzeć. Słyszeli to, zadawali jakieś pytania, a zrozumieli głębie dopiero po jego ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu. Dopiero po czasie. To samo może dotyczyć ostatnich wydarzeń na Ziemi. Wiele ludzi zrozumie, że proroctwa dotyczące ostatniego czasu spełniają się dopiero wtedy, gdy zaczną się spełniać albo są w trakcie wypełnienia. Czasami to może się wydarzyć nie tak, jak sobie zakładamy. Też warto na to zwrócić uwagę i dlatego między innymi znowu odwołuję się do tekstu Biblii, gdzie jest powiedziane, że badajcie. Badajcie, szukajcie odpowiedzi i sprawdzajcie. Prosty przykład. Wizja Armagedonu czy końca świata. Z czym się kojarzy? Jak włączysz telewizor, to zaraz ta odpowiedź na to pytanie będzie oparta gdzieś na jakichś wiadomościach albo szczególnie na przykład na filmach. No nie? Jak to wygląda, że coś się dzieje, że tam... Ostatnio odświeżony trend, który znów gdzieś tam natrafiłem w internecie, na temat wyschnięcia rzeki Eufrat. Kto się spotkał z tą informacją? Tak? No, Eufrat wyschł. Wsio, już Pan Jezus przychodzi. Oczywiście nawiązuję to do fragmentu z Księgi Objawienia 16:12. Tak? Jest to wylania szóstej czaszy. Przy tym autor, który rzucił to hasło na internet, a to widziałem już przynajmniej w trzech językach, to pominął pierwsze pięć czasz. Ale zaraz wydało mu się, że za mało jest tej wody w rzece, no to powiedział, okej, to musi być ta szósta czasza. A pięciu gdzie się podziało? Rozumiemy, do czego to może doprowadzić. Jeżeli nie czytasz Biblii, jeżeli nie studiujesz Biblię, to będziesz wierzył w to, co podał internet. Niestety taka interpretacja może wprowadzić człowieka w błąd. Spróbujmy nieco naszkicować diagram wydarzeń czasu końca w oparciu o to, co mówi Biblia. Oczywiście z powodu ograniczonego czasu teraz nie zrobimy to bardzo jakoś precyzyjnie, więc nawet jeżeli gdzieś tam może... Przepraszam, jeżeli będą może jakieś nieścisłości, ponieważ bardzo lubię ten temat, aczkolwiek no, nie uznajcie moje słowa za ostateczne, ponieważ mówię to dlatego, bo nasza wiedza ma się opierać na Biblii i wszystko, o czym mówimy, czego słuchamy, weryfikujmy. Więc zachęcam otworzyć Biblię i w domu jeszcze przestudiować te fragmenty. Mateusza 24-25 rozdziały oraz Księgę Objawienia. Ksi-
Siódmy rozdział Księgi Objawienia mówi o zapieczętowaniu wiernych. Dlaczego właśnie zapieczętowanie jest tak ważne? Biblia mówi, że Duch Święty zostanie zabrany z ziemi. Pamiętamy o tym. W drugim liście do Tesaloniczan apostoł Paweł w drugim rozdziale, w siódmym wersecie napisał: albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. Innymi słowy, Duch Święty powstrzymuje zło i nie pozwala mu się rozprzestrzeniać. Siódmy rozdział Objawienia mówi, pierwszy werset: potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Mówi się o mocy Bożej, która powstrzymuje siły zła do czasu zakończenia zapieczętowania. Po zakończeniu zapieczętowania Duch Święty zostanie zabrany z ziemi i nie będzie już działał, aby prowadzić ludzi do zbawienia. Wtedy spełnią się słowa: kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Duch Święty nie zostanie całkowicie zabrany, ponieważ będzie przybywał z tymi, którzy są zapieczętowani. Ale to będzie ich decyzja, oni zadecydują, że chcą iść za Panem Bogiem, nie patrząc na to, co się dzieje dookoła, co się dzieje w ich życiu. A będą działy się rzeczy naprawdę nieciekawe, wręcz niesprawiedliwe. Apostoł Paweł mówi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Często posługuje się metaforą naczyń i mówi, że ludzie są jakby naczyniami, które mają w sobie pewną zawartość. Podczas pieczętowania naczynie jest zamykane i ta zawartość już tam zostaje i nie da się jej jakby zabrać i już do tego nic nie dodasz, ponieważ jest zamknięte. Tak samo jest z ludźmi. Jeżeli ktoś został napełniony Duchem Świętym przez zapieczętowanie, przed zapieczętowaniem, to Duch Święty pozostanie w takim człowiekowi. Lecz potem, kiedy Duch Święty zostanie zabrany z ziemi, nikt nie będzie mógł się nim napełnić i nikt nie będzie mógł znaleźć zbawienia. Ważne jest, aby już teraz żyć pod stałym przewodnictwem Ducha Świętego, aby pilnować i pytać Boga, czy mam Boga w swoim sercu, czy jestem pod kierownictwem Ducha Świętego, żeby w czasie zapieczętowania nie zostać pustym i nie być odrzuconym. Ponieważ w międzyczasie siły zła przygotowują swoje fałszywe zapieczętowanie, którym jest znamie bestii. Ci ludzie, którzy nie zostali zapieczętowani przez Boga, z pewnością otrzymają znamie bestii. Zapieczętowanie i otrzymanie znaku bestii nie jest jednorazowym działaniem, ale najprawdopodobniej jest procesem. Duch Boży działa na człowieka, który każdego dnia dokonuje wyboru postępowania w stosunku do Boga. Każdego dnia opowiadamy się, czy jestem za Bogiem, czy gdzieś zbaczą trochę na stronę. I to kreuje jakby nasz charakter, kreuje to, jak człowiek później postępuje automatycznie, tak jak Henoch. Chodził Henoch z Bogiem. Chodził. To jest ujęto tak bardzo krótko, bardzo treściwe, ale razem z tym zawiera jaką głębię. Dlatego właśnie Bóg posyła trzech aniołów, jak napisano w 14 rozdziale Księgi Objawienia. I czytam teraz 9 werset. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu, jego posągowi i przyjmie znamie na swoje czoło lub na swoją rękę. I w tym miejscu ważne jest zwrócić uwagę, że w międzyczasie powinna pojawić się na ziemi pewna moc, która zjednoczy absolutnie wszystkich. W Biblii ta moc została nazwana obraz bestii. 13 rozdział, 17 werset czytam.
I nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka. Takie ograniczenia będą możliwe tylko wtedy, gdy będzie na ziemi jedna siła. Jedna moc, która będzie kontrolować absolutnie wszystkich. Nie chcę powiedzieć, że na końcu naszej historii może będzie jakiś jeden rząd. My tego nie wiemy. Wystarczy, że po prostu między sobą jakoś wszyscy władcy jakby krajów dogadają się i będą działać wspólnie, jednomyślnie. Też może, że i tak będzie. Ale ważne jest, że ta siła, obraz tej bestii będzie miała charakter religijny. Gdyż będzie domagała się czci dla samej siebie, aby jej się kłaniali. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Ponadto obraz bestii przedstawiony jest również w postaci nierządnicy siedzącej na bestii. A kobieta, szczególnie w księdze Apokalipsy, jest zawsze symbolem ludu Bożego, czyli wierzących. Obraz bestii lub nierządnicy to organizacja religijna, która udaje prawdziwy Kościół. Jakby podszywa się, chce przekonać wszystkich, że jest kimś, kim tak naprawdę nie jest. Istnieje wiele różnych mechanizmów, dzięki którym władza religijna pod koniec historii Ziemi zyska przewagę nad władzami politycznymi. Prosty przykład, który gdzieś tam ostatnio taki szkic mogliśmy zobaczyć. Na przykład wyobraźmy sobie, że nasz świat napadła jakaś straszna pandemia. I rząd nie ogarnia tego, nie umieją sobie z tym poradzić. Będą dążyć do rozwiązania tej sytuacji, znalezienia jakiegoś rozwiązania, mogą zwrócić się do władz religijnych. Może to nastąpi w jakiś inny sposób. Biblia mówi. Tylko Biblia daje odpowiedzi. Ale kiedy pieczętowanie dobiegnie końca i Duch Święty zostanie zabrany z ziemi, wówczas wyroki Boże zaczną wylewać się na tych, którzy otrzymali znamie bestii. W 16 rozdziale czytamy, zostały określone siedmioma czasami gniewu Bożego i dalej widzimy, że te plagi nie dosięgną wierzących. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów, idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. W 18 rozdziale Jan słyszy boski głos, który mówi: i słyszałem inny głos z nieba mówiący: wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechu i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Zatem ci, którzy są wierni Bogu, nie będą narażeni na plagi. Ale z drugiej strony w tym czasie rozpoczną się najstraszniejsze prześladowania ludu Bożego. Jezus tak opisał ten czas. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie było skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Można przypuszczać, że właśnie przez to, że lud Boży nie będzie narażony na plagi, wzbudzi to jakby zazdrość i będzie przyczyną dotkliwych prześladowań, między innymi. Oczywiście władza religijna, czyli nierządnica babilońska, nie będzie w stanie uchronić tych, którzy otrzymają znamie bestii przed ostatecznymi plagami. Co więcej, będzie najbardziej podatna na plagi. Wywoła to nawet i rozczarowania wśród jej zwolenników, którzy w końcu odwrócą się od niej, bo na początku... A zaraz przeczytamy to w sumie. 18 rozdział.
Księgi Objawienia od 8 wersetu czytam. 18 rozdział od 8 wersetu. Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu, bo mocny jest Pan Bóg, który go osądził. I zapłaczą nad nim, i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali, rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru. Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd. I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru. A więc religijno-polityczna władza, która udaje prawdziwy Kościół, zostanie zniszczona jeszcze przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Ale siły zła nadal będą działać na tym świecie i te siły zgromadzą wszystkich do walki z ludem Bożym. I to jest punktem kulminacyjnym całej Księgi Objawienia. Bo wtedy już zobaczymy, że jakby społeczeństwo podzieliło się na dwie jakby kategorie. Ci, którzy poszli za Panem i ci, którzy odwrócili się i chcą zniszczyć tych, którzy opowiedzieli się za Bogiem. 16 rozdział, od 13 wersetu. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka, a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę i w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Proszę zwrócić uwagę, że w tych wersetach nie ma już nierządnicy, a jedynie smok, zwierzęcie, fałszywy prorok, trzy duchy nieczyste, które udają się do królów świata, całego świata. Również warto zwrócić uwagę na miejsce, gdzie odbędzie się bitwa. Armagedon. Znane słowo? No znane. A ile razy filmy gdzieś tam były wyświetlane? No nie? Albo jakieś porównywanie. A więc miejsce, w którym odbędzie się bitwa, które jest opisane w Księdze Objawienia. Miejsce to jest nazywane Armagedon, czyli Har Megiddo, co dosłownie oznacza Góra Megiddo. Taka góra w rzeczywistości po prostu nie istnieje. I nie powinniśmy rozumieć, że będzie to konkretne miejsce lub konkretna góra Megiddo lub pole w jej pobliżu. Ponieważ to, co jest opisane w 16 rozdziale, 16 wersecie, ta bitwa nie może się rozegrać pod literalną górą Megiddo, gdyż po prostu na tej ziemi nie ma takiego miejsca. Słowo Har oznacza górę, wysoką górę i szczyt widoczny z daleka. Czyli jakiś wysoki szczyt. Tymczasem Megiddo, miasto, które leżało na pagórku o wysokości około 20 metrów. I taki pagórek jest określany słowem tel, czyli to har, coś wysokiego, a tel takie coś małe, jakaś taki. Między innymi Megiddo oznacza zgromadzenie, spotkanie, koncentracja wojsk. A gdy użyjemy tego jakby tłumaczenia, tego określenia, to już nam nieco poszerza jakby rozumienie tego wątku. Dlatego Armagedon określa sytuację, w której narody ziemi i ich armie inspirowane przez diabła i demony wystąpią przeciw Bogu. Używając tego słowa Armagedon, autor, apostoł Jan, jakby odsyła nas do Starego Testamentu, do tych sytuacji, kiedy jest opisane wiele bitew toczących się w pobliżu miasta Megiddo. Najprawdopodobniej głównym powodem, dla którego Jan używa tego słowa, jest geograficzne położenie miasta Megiddo. Ponieważ miasto strzeże jedyne przejście do Palestyny od północy. Tylko tędy można wejść na teren jakby miasta. Być może, to tylko jakby taka
wolna sugestia. Być może celem smoka, bestii i fałszywego proroka jest przedostanie się do niebiańskiej ziemi obiecanej. I dlatego Jan używa ten obraz. Czyli ktoś, kto będzie próbował wejść tam, gdzie nie powinien być. Cała poprzednia narracja sugeruje, że bitwa ta raczej będzie miała mieć skalę globalną i dotknie populację całej ziemi. Nie wiem, jak to będzie, bo z jednej strony nie chcę powiedzieć, że a to będzie wojna na cały świat i szykujmy się do wojny. Tak jak ktoś czeka na prawo niedzielne i gdzieś tam nakupił sobie wiele amunicji, broni i siedzi gdzieś czeka na ten czas. Nie. Co innego na pewno Jan miał na myśli, kiedy to opisywał. Lud Boży nie będzie musiał toczyć tej walki. Sam Jezus zniszczył wszystkich wrogów swego ludu. 19 rozdział Księgi Objawienia od 19 wersetu. I widziałem zwierzę i królów ziemi i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni do jeziora ognistego, gorącego siarką. A tym, który siedzi na koniu, jest Jezus Chrystus. Powróci na ziemię po raz drugi jako król i zniszczy całe zło, które opętało naszą planetę. A więc, zróbmy takie podsumowanie. Ponieważ jakby to próbowałem tylko pokazać niektóre wątki. To nie jest jakiś konkretny szkic, że ino tylko tak ma wyglądać, ponieważ tam dochodzi jeszcze wiele szczegółów. Ale w każdym razie nie jakaś konkretna ulewa czy zalanie jednego kraju decyduje o tym, że to już jest przyjście Pana Jezusa. Nie wyschnięcie rzeki Eufrat decyduje o tym, że już Pan Jezus przychodzi. Tak, On przychodzi, bo każdego dnia On jest coraz bliżej do nas. I Jego przyjście tylko nadchodzi każdego dnia, którego żyjemy. Więcej szczegółów znajdziemy na kartach Pisma Świętego. Bóg nas do tego zachęca, żeby badać Jego Słowo, badać Biblię, bo w tym jest żywot. A więc to, co do tej pory zostało powiedziane, następuje na początku zapieczętowania. Wierni Bogu otrzymują pieczęć, pozostali otrzymują znamie bestii. Bóg wylewa ostatnie plagi na wszystkich, którzy tej pieczęci Bożej nie otrzymali. Rozpoczyna się prześladowanie wiernych. Wówczas Babilon zostaje całkowicie zniszczony. Siły zła gromadzą cały swój lud na bitwę Armagedon, a na koniec przychodzi Jezus Chrystus. Przychodzi po raz drugi, robi porządek na tej planecie, wyeliminując całe zło i ratując tych, kto określił się za Nim, kto chce postępować dobrze, kto chce postępować nienagannie i każdego dnia przygotowuje się do życia w Królestwie Bożym, w Królestwie doskonałym, bez grzechu i skazy. Chociaż ostatnie czasy opisane jako najtrudniejsze, przyjdą te czasy. Możemy czuć jakiś lęk, możemy zastanawiać się, jak to zrobić, jak to ugryźć. Ale Pan Bóg nie zostawia swój lud i daje nam obietnicę. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego, który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkody ziemi i morzu, mówiąc: nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Pan wstrzymuje cztery wiatry, które trzymają tych czterech aniołów,
na krańcach ziemi. Dlaczego? Ponieważ pieczętuje swój lud. Tych, kto trwa w prawdzie i zachowuje Boże przekazania. Dalej widzimy siedem trąb. Dalej siedem czas gniewu Bożego. Co to znaczy? Że te anioły gdzieś po trochu te wiatry będą puszczały. I będą się działy rzeczy niesamowite. Aczkolwiek nie powinno to człowieka wierzącego zasmucić, ponieważ Pan nadchodzi i jakby to dobrze ująć, Pan pozwala, że coś, że zło pokaże swoje oblicze na tyle, że każdy później powie, że sprawiedliwe są dzieła Twoje, Panie, i sprawiedliwe jest to, co robisz. Każdy. I to między innymi powiedzą ci, którzy opowiedzieli się za szatanem. Ale będzie koniec tego zła. Koniec tego stresu, którego człowiek gdzieś ma na co dzień. Skończy się czas tych katastrof, tych kataklizmów. Czas, kiedy człowiek nie zawsze ma pewność jutrzejszego dnia i nie wie, jak sobie z tym poradzić. Pan zachowa i zbierze swój lud. To jest najważniejsze. Zbierze tych, którzy wytrwali w prawdzie, zachowali przekazania Boże i wiarę Jezusa Chrystusa. Jak będziemy podchodzili do tego, aby dalej kroczyć za Panem, zachowując Jego prawa i postanowienia? Czy chcemy kroczyć według Jego woli, aby zostało zachowane nasze życie dla wieczności? Czy jestem gotowy teraz, a tym bardziej w ten trudny, ostateczny czas kroczyć za Nim, nie patrząc na to, co może mnie spotkać? Aby moja wiara się nie zachwiała. Kiedy człowiek jest wyśmiewany, wyszydzany nawet, poniżany z powodu imienia Bożego, a co, jak zachowam się, jak przyjdą te trudniejsze czasy? To jest pytanie do każdego z nas. Czy chcemy powiedzieć, tak Panie, chcę być przy Tobie, ponieważ wiem, z jakiego korzenia rosnę i czerpię siły. Czy jestem gotów powiedzieć to Panu nie tylko w dobrych chwilach, ale w chwilach złych? Czy jestem gotów kroczyć za Nim i nie bać się tego? Czy to jest chęcią mojego i Twojego serca? To pytania do każdego z nas. Zastanówmy się nad tym. Prośmy Boga o mądrości. Tak jak Dawid kiedyś powiedział, Panie, badaj moje serce. Bo ja sobie tam mogę myśleć, że ja coś znam na swój temat, ale Ty, Boże, badaj moje serce i powiedz mi, czego mi jeszcze brak. Bóg daje nam zapewnienie o swoim słowie. 22 rozdział, werset od wersetu 10, Księga Objawienia. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. I widziałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte. Nowe Jeruzalem. Wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie.
albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem. I pokazał mi rzekę wody żywota, czysta jak kryształ, wypływająca z tronu Boga i baranka, na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liścia drzewa Jego służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego, będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. I oglądać będą Jego oblicza, a imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy, ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Amen. Amen. To jest nadzieja nasza. To jest nasza nadzieja, która podtrzymuje każdego z nas każdego dnia. Tu jest nasza nadzieja w Słowie Bożym. Niech Panu Bogu będzie chwała na wieki wieków. Amen.